Z urzędu ruchu stacji Brzana nadeszła do naczelnika Podwyża depesza następującej treści. Baczność na pośpieszny numer 10. Maszynista pijany lub niepoczytalny. Urzędnik, wysoki, kościsty blondyn z rudawymi baczkami, odczytał rulon raz i drugi, odciął wąską białą taśmę wysnutą z bloku i zwinąwszy w pierścień dookoła palca, wsunął do kieszeni. Do nadejścia sygnalizowanego pociągu było jeszcze dość czasu, więc naczelnik ziewnął znudzony, zapalił niedbałym ruchem papierosa i przeszedł do sąsiedniego pokoju kasjerki, jasnowłosej panny Feli, przygodnego ideału w chwilach nudy i oczekiwań na lepszy kąsek. Podczas gdy naczelnik tak godnie przygotowywał się na przyjęcie zapowiedzianego parowozu, podejrzany pociąg ujechał już spory kawał drogi poza stację Brzana. Pora była przecudna. Gorące, czerwcowe słońce przeszło już zenit i rozlewało po świecie swoje promienie. Migały w przelocie ukwiecone jabłonią i czereśnią wsie i przysiółki. Zielonymi płachtami rzucały się wstecz łąki. Pociąg pędził całą siłą pary. Tu chwytał go szumiących wiejbą sosen i świerków las. Tam witały go jasnym pokłonem wynurzone z objęć drzew zbożne pola. Daleko na horyzoncie siniała mglistą wstęgą linia gór. Maszynista Grot, oparty o skrzydło parowozu, wbił poprzez owalne okienko nieruchome spojrzenie w przestrzeń, która snuła się długim, szarym traktem ujętym w czarne pasy szyn. Pociąg okraczał je żelaznym układem kół i zgarniał skwapliwie pod siebie. Maszynista Grot lubiał pokonywać przestrzeń. Bywało zapatrzy się we wstęgę toru, zaduma, zamyśli, o świecie Bożym zapomni, aż go palacz za ramię szarpnąć musi i ostrzec, że ciśnienie za wielkie lub stacja już blisko. Zapamiętalcem bo był Grot nie lada. Zawód swój kochał ponad wszystko i nie zmieniłby go za nic na świecie. Wstąpił do służby stosunkowo dość późno, bo dopiero w 30 roku życia, lecz mimo to od razu okazał tak pewną rękę w prowadzeniu parowozów, że prześcignął wkrótce starszych kolegów. Czym był przedtem, nie wiedziano. Wypytywany odpowiadał niechętnie ni to, ni owo, lub milczał uporczywie. W słowach jego krótkich, skąpo rozdzielanych między ludzi, przebijała inteligencja niepowszednia, cześć nakazująca. Chodziły o nim i jego przeszłości pogłoski przeróżne, często wzajem sprzeczne. Lecz na dnie wszystkich spoczywało zgodne przekonanie, że Krzysztof Grot był jednostką tak zwaną zwichniętą, czymś w rodzaju spadłej gwiazdy, jednym z tych, którzy mieli pójść górnym szlakiem, a dzięki fatalizmowi życia osiedli na mieliźnie. On sam jednak jakby nie zdawał sobie sprawy ze swego położenia i nie ubolewał nad sobą. Służbę pełnił chętnie i nie zabiegał o urlopy. Czy zapomniał o tym, co minęło, czy nie czuł się nigdy powołanym do wyższych celów, nie wiadomo. Z przeszłości Grota zdolano ustalić tylko dwa fakty. Jeden, ten, że służył wojskowo podczas kampanii francusko-pruskiej, i drugi, że wtedy stracił ukochanego brata. Bliższych szczegółów, mimo wszelkie wysiłki ciekawców, wydobyć zeń nikt nie potrafił. W końcu dano za wygraną, zadawalając się skąpą wiązanką biograficznych danych inżyniera Grota. Tak bowiem, bez określonej przyczyny, nazwali z czasem kolejarze małomównego kolegę. Przezwisko to, nadane mu zresztą nie w złośliwej intencji, zrosło się jakoś tak dokładnie z osobą maszynisty, że nawet władze tolerowały je w rozkazach i rozporządzeniach. W ten sposób ludzie chcieli zaznaczyć jego odrębność. Maszyna pracowała ciężko, oddychając co chwila klębami klaczastego, zmierzwionego dymu. Podsycana wciąż gorliwą ręką palacza, para,
Rozlewala się piszczelami rur po kośćcu żelaznego olbrzyma, popychala suwak, parla od loki, pędziła kola. Postukiwali szyny, skrzypiali tryby, przerzucali się z trzaskiem dźwignie i heble rewersujące. Na chwilę Grot ocknął się z zadumy i spojrzał na manometr. Wskazówka, zakreśliwszy łuk, zbliżała się ku fatalnej trzynastce. Puść pan parę. Palacz wyciągnął rękę i szarpnął wentyl. Rozległ się przeciągły, dojmujący gwizd, a równocześnie z boku maszyny wykwitła cieniutka, mleczno-biała tulejka. Grot skrzyżował ramiona na piersiach i zapadł znowu w marzenia. Inżynier Grot. Nader trafny przydomek. Ludzie nawet nie przypuszczają, jak bardzo trafny. Maszynista ujrzał nagle gdzieś w dalekiej mglistej perspektywie ubiegłych lat cichy, skromny domek na przedmieściu stolicy. W jasnej, środkowej izbie duży stół zarzucony stosem planów, dziwacznych rysunków, technicznych szkiców. Nad jednym pochylona głowa młodszego brata Olesia. Obok stoi on, Krzysztof, i wodzi palcem wzdłuż szafirowej linii okrążającej eliptycznym zgięciem jakąś płaszczyznę. Oleś przytakuje, coś poprawia, tłumaczy. To ich pracownia, w której wyląkł się śmiały pomysł latawca, który swobodnie bujając po przestworzach miał podbić atmosferę, poszerzyć myśl ludzką i ponieść ją w zaświaty, w nieskończoność. Niewiele już brakowało do ukończenia dzieła. Miesiąc, dwa, trzy najwyżej. Lecz przyszła wojna, branka, pochód, bitwa i śmierć Olesia. Krzysztof pamięta moment wdzierania się na szczyt Czerwonego Fortu. Olek pomknął bohatersko naprzód, widny z dala na czele oddziału. Jego wyciągnięta szabla muskała już skrawek, barwnego proporca ręka zdawała się już ujmować jego drzewce. Gdy wtem błysnęło coś z bastionu, Oleś zachwiał się i runął w dół. Krzysztof odchorował tę śmierć. Długie miesiące przeleżał w malignie w polowym lazarecie. Potem na pół zlamany wrócił w codzienne życie. Poniechał dawne pomysły, światoburcze idee, zdobywcze plany. Został maszynistą na kolei. Odczuwał kompromis, lecz nie miał już sił. Poprzestał na miniaturze. Zdobywał przestrzeń na nową, małą skalę. Lecz wyprosił sobie u władz jazdę wyłącznie pośpieszną. Pociągów zwyczajnych nigdy nie prowadził. Upajał się szaloną jazdą na szeroko rozpiętych liniach. Odurzał pokonywaniem znacznych odległości. Nie znosił tylko dróg powrotnych. Nie cierpiał rekordów, tak zwanych tour-retour. Krzysztof Grot lubiał pędzić tylko przed siebie. Brzydził się wszelkich powtórzeń. Dlatego wolał wracać do nieubłaganego punktu wyjścia drogą okrężną, linią kolistą lub elipsą, byle nie bezwzględnie tą samą. Dostrzegał bowiem wybornie niedoskonałość tych krzywizn, które w siebie wracają. Czuł nieetyczność tych dróg. Lecz ocalał choć pozór ruchu postępowego. Miał przynajmniej złudzenie, że dąży przed siebie. Bo idealem Grota była szalona jazda w linii prostej. Bez zboczeń, bez obiegów. Jazda opętana bez tchu, bez postojów. Skrzydlata gonitwa w nieskończoność. Grot nie cierpiał jakiejkolwiek mety. Od czasu tragicznej śmierci brata wytworzył się u niego szczególny uraz psychiczny, objawiający się w lęku przed wszelkim celem, przed wszelkim dowolnego rodzaju kresem. Drżał przed momentem spełnienia z obawy, by w owej ostatniej, rozstrzygającej chwili nie zaskoczył go zawód, nie pękła jakaś napięta struna i by nie stoczył się w przepaść, jak wtedy przed laty jego brat. Stąd odczuwał
żywiołowy lęk przed stacjami i przystankami. Miał ich wprawdzie na swoich przestrzeniach niedużo, lecz zawsze były i od czasu do czasu należało pociąg zatrzymywać. Stacja stała się wszakże z czasem dla Krzysztofa Grota symbolem znienawidzonego końca, ową przeklętą metą, przed którą zdejmował go wstręt i trwoga. Idealna linia drogi rozpadała się więc jakby na szereg odcinków, z których każdy był zamkniętą całością, od punktu wyjścia do punktu przybycia. W umyśle maszynisty Grota powstawało rozczarowujące uczucie ograniczenia, nad wyraz banalne, stąd dotąd. A na wyprężonej cudownym rzutem w bezkresy wstędze tworzyły się uparte, tępe węzły, które psuły rozpęd. To też gdy na widnokręgu wynurzały się kontury zabudowań stacyjnych, opadał maszynistę nieopisany lęk i obrzydzenie. Podniesiona ku korbie ręka mimowoli cofała się i musiał używać całej siły woli, by stacji nie minąć. W końcu wpadł na szczęśliwy pomysł. Postanowił wprowadzić pewną dowolność w zakresie mety przez uruchomienie jej punktów granicznych. Dzięki temu pojęcie stacji, tracąc dużo z wyrazistości, stawało się czymś ogólnikowym, czymś tylko z lekka naszkicowanym i nader elastycznym. Owa przesuwalność granic użyczała czarującej swobody ruchów. Punkty postojowe, nabrawszy charakteru płynności, przetworzyły nazwę stacji w termin nieokreślony, niemal fikcyjny. Chodziło więc maszyniście Grotowi przede wszystkim o to, by nigdy nie zatrzymywać pociągu w miejscu oznaczonym przez przepis, lecz zawsze wychylać się o jakiś kawałek za lub przed stację. Grot, nie chcąc budzić podejrzeń urzędników, postępował zrazu bardzo ostrożnie. Odchylenia były początkowo tak nieznaczne, że nie zwracały uwagi. Chcąc jednak wzmocnić w sobie poczucie dowolności, wprowadził pewne urozmaicenie. Raz stawał za wcześnie, drugi raz za późno. Odchylenia wahały się to w jedną, to w drugą stronę. Lecz z czasem ta ostrożność zaczęła maszynistę drażnić. Swoboda wydawała się pozorną, iluzoryczną, czymś w rodzaju samooszukiwania się. Spokój rozlany na twarzach kierowników stacji irytował maszynistę, budząc ducha przekory i buntu. Grot rozzuchwalił się. Wychylenia stawały się z dniem każdym silniejsze. Już poprzedniego dnia naczelnik ruchu w Smaglowie, szpakowaty z wiecznie przymrużonymi jak u starego lisa oczkami jegomość, dziwnie zezował w stronę pociągu zatrzymanego spory kawał przed stacją. Grotowi zdawało się nawet, że coś mruczał, wskazując ręką w jego stronę. Ale jakoś uszło mu jeszcze na sucho. Wszakże maszynista dostrzegł zainteresowanie i zatarł z uciechy ręce. Przecież zauważyli. Wyjeżdżając tego dnia rano z Wrotycza, postanowił podwoić stawkę. Ciekaw jestem, w jakim też stosunku wzrośnie irytacja tych panów dzisiaj. Przypuszczać by należało, że przynajmniej do kwadratu odległości. Jakoż istotnie domysł go nie zawiódł. Cała dzisiejsza tura miała być jednym nieprzerwanym pasmem awantur. Zaczęło się w Zaszumiu, pierwszej większej przystani na linii, którą zamierzał przebyć maszynista Grot. Uśmiechając się złośliwie pod wąsem, zatrzymał pociąg kilometr przed stacją. Oparłszy się o parapet maszyny, zapalił Grot fajeczkę i pykając z niej powoli, przypatrywał się z zajęciem zdumionym minom konduktorów i kierownika pociągu, który nie umiał wytłumaczyć sobie postępowania maszynisty. Kilku pasażerów
wychyliło strwożone głowy i rozglądało się na prawo i lewo, zapewne przypuszczając jakąś przeszkodę w ruchu. Nadbiegł wreszcie i urzędnik stacyjny, zapytując o powód. Czemu pan nie zajeżdżasz przed peron? Przeszkody żadnej nie sygnalizowano, wszystko w porządku. Tak, a mnie się zdawało, że zwrotnica jednak. Coś nie tego, że nastawiona, czy jak? A zresztą nie opłaci się już podjeżdżać ten kawałeczek. Goście i tak już sami wysiadają. Niech pan naczelnik popatrzy. O, jeden, dwóch, tam cała rodzina. Istotnie, zniecierpliwieni czekaniem pasażerowie zaczęli opuszczać wagony i piechotą, uginając się pod ciężarem tobołów i pakunków, zdążali ku stacji. Maszynista przeprowadzał ich ironicznym spojrzeniem i ani myślał zmieniać taktyki. Naczelnik lekko zmarszczył się i dając za wygraną, upomniał na odchodnym. Na przyszłość wytężaj pan lepiej oczy. Maszynista zbył uwagę pogardliwym milczeniem. W parę minut potem pociąg poszybował mimo stacji w dalszą drogę. Na najbliższym z kolei przystanku Brzana powtórzyła się niemal identyczna historia z tą tylko odmianą, że tym razem spodobało się Grotowi zatrzymać pociąg kilometr poza stacją. I tu maszynista postawił na swoim i nie cofnął się przed peron. Zauważył jednak, jak przed ruszeniem w dalszą drogę kierownik pociągu szeptał coś żywo przez parę minut z naczelnikiem. Z wyrazu oczu i gestów poznał Grot, że on był przedmiotem rozmowy. Udał, że tego nie dostrzega, chociaż ubawił go znamienny półkolisty ruch zakreślony palcem na czole przez urzędnika w czerwonej czapce. Wkrótce potem pędził znów pełną parą, ani przypuszczając, że równocześnie telegraficzny aparat puszczony w ruch w Brzanie zwrócił nań uwagę władz stacyjnych Podwyża. A już był od miasta niedaleko. Już podwieczorne niebo przekreślały złociste krzyże kościołów, nad dachami przemijały się przeguby dymów, ostro strzelały iglice fabryk. Już też krzyżowała się w dali sieć szyn, czerniał las zwrotnic. Maszynista Grot ujął krzepko korbę, nastawił dźwignię, zakręcił hamulec. Maszyna wydała żalosną skargę, niby jęk, niby świst i osadziła się na miejscu. Pociąg stanął dobre 1,5 kilometra przed stacją. Grot odjął ręce od kurków i studiował efekt. Nie zawiódł oczekiwania. Uprzedzony już naczelnik wysłał w roli parlamentarza niższego rangą kolegę. Młody człowiek miał minę surową, niemal skupioną. Wyprostował się, naciągnął sztywnie służbową bluzę, po czym wstąpił uroczyście na platformę maszyny i nakazał maszyniście zajechać na stację. Grot milcząco zawinął korbę, puścił w ruch heble. Pociąg ruszył. Dumny z odniesionego triumfu asystent skrzyżował po napoleońsku ramiona i odwrócony lekceważąco od maszynisty i kotła zapalił papierosa. Lecz sukces był tylko pozorny, bo oto pociąg przeleciał z szumem mimo peronu i zamiast zatrzymać się przed stacją, ujechał znaczny kawał poza nią, by tu dopiero, dymiąc wszystkimi parami, przystanąć na odpoczynek. Urzędnik zrazu nie zorientował się. Dopiero spostrzegłszy na lewo poza sobą budynek stacyjny, rzucił się groźnie do maszynisty z wymówkami. Maszynista ani drgnął. Nie ruszył się z miejsca. Wtedy urzędnik odsunął go gwałtownie od kotła i zająwszy jego stanowisko, puścił kontrparę. Po chwili pociąg, dysząc, zajechał przed peron. Maszynista nie przeszkadzał. Jakaś szczególna apatia obezwładniła mu ruchy, spętała ręce. Patrzył tempo na twarze służby, funkcjonariuszy i urzędników, którzy gromadnie otaczali jego maszynę. Bezwolnie dał się ściągnąć z platformy, jak automat poszedł za wzywającym go za sobą naczelnikiem. Po paru minutach znalazł się w biurze stacyjnym przed dużym, zaslanym zielonym suknem stołem, na którym klapały bezustannie w nerwowych podrzutach aparaty, wysnuwały się z bloków długie taśmy, trzepotały dzwonki. Kierownik stacji poddał maszynistę przesłuchaniu.
Siedzący obok protokulant umoczył pióro i w natchnieniu czyhał na pytania zwierzchnika. Pańskie nazwisko? Krzysztof Grot. Wiek? 32 lata. Tak. Kiedy pan wyjechał z Wrotycza? Dziś, o 4:54 nad ranem. A czy oglądał pan maszynę przed objęciem pociągu? Tak, oglądałem. Czy pamięta pan serię i numer maszyny? Pamiętam. Seria 0. Numer nieskończoności. Proszę liczby podane w tej chwili przez pana napisać na tej kartce. A owszem. Tak. A liczba jaszczyka? Nie pamiętam. To źle. O, bardzo źle. Maszynista powinien wiedzieć takie rzeczy. A jak się nazywa pański palacz? Błażej. Niedorost. Imię zgadza się. Nazwisko błędne. Powiedziałem prawdę. Mylisz się pan. Nazywa się Błażej Smutny. Być może. Dla mnie nazywa się Niedorost. Niedorost. A nazwisko kierownika pociągu? Stanisław Mrówka. Mrówka. Powiada pan Mrówka. A to dobre. Bajeczny pan sobie jesteś. Mrówka? No proszę, ja kogo? Tak jest, Stanisław Mrówka. Nie, panie Grot. Kierownik pańskiego pociągu nazywa się Stanisław Żywiecki. Znowu się pan pomyliłeś. Pan żonaty? Nie. Czy pił pan coś przed wyjazdem? Alkoholu nie znoszę. A ile pan godzin w służbie? 16. Nie czujesz się pan znużony jazdą? A bynajmniej. Dlaczego pan dzisiaj 4 razy z rzędu nie zatrzymał pociągu we właściwym miejscu, przed stacją? Czekam na odpowiedź. Nie chce pan odpowiedzieć. Wobec tego zastąpi pana kto inny. Zawieszam pana na razie w służbie. Być może wezwie się pana z powrotem w swoim czasie. Tymczasem radzę panu poddać się oględzinom lekarskim jak najrychlej. Pan jesteś poważnie chory. Panie naczelniku, ależ ja jestem zdrów zupełnie. Ja mogę jechać dalej. Nie, to wykluczone, panie Grot. Nie mogę panu powierzyć losu kilkuset osób. Czy wiesz pan, że omal nie stałeś się dzisiaj sprawcą katastrofy? Zajechałeś za daleko, docierając do punktu, w którym miało nastąpić skrzyżowanie z osobowym z Czerniawy. Gdyby pan asystent nie był cofnął w porę pociągu, nastąpiłoby niechybne zderzenie. Pan się nie nadaje do służby, panie Grot. Trzeba się wpierw leczyć. No, poza tym skończyliśmy. Proszę opuścić lokal. Ciężkim, ołowianym krokiem wyszedł Grot z pokoju naczelnika. Przemierzył peron, poczekalnię i zataczając się jak pijany, powlókł się wzdłuż magazynów kolejowych. Czaszkę rozpierał mu głuchy ból. Stracił służbę. Nie chodziło o tych marnych kilkadziesiąt sztuk monety, o posadę, o tytuł. Szło o maszynę, bez której żyć już nie umiał. Chodziło o nieoceniony, jedynie dlań dostępny środek, który mógł zmagać się z przestrzenią, pędzić w mroczniejące dale. Z utratą służby usuwał mu się grunt pod nogami. Rozwierala czarna, bezdenna otchlań bezcelowości życia. Targany dławiącym bólem minął magazyny, minął most, tunel i machinalnie wszedł na tory. Był już daleko za stacją.
potykając się co krok o drewniane podklady skrzyżowanych szyn, zaczepiając o zwrotnicę, bląkał się grot pomiędzy lśniącym zimnożelaziwem. Wtem usłyszał za sobą ciężki łomot. Poczuł pod nogami drżenie ziemi. Odwrócił się i spostrzegł powoli szybującą, luźną maszynę. Objął ją wzrokiem znawcy. Stwierdził zasobność jaszczyka, zauważył radośnie nieobecność palacza. I naraz przyszło postanowienie szybkie jak błysk, jak mgnienie oka. Zakolatało w oblałym mózgu i dojrzało w momencie. Grot skoczył jednym lamparciem susem na platformę. Ruch ten był tak nagły i niespodziewany, że prowadzący pojazd maszynista osłupiał. Grot wyzyskał tę chwilę. Zanim zdumiony kolega zorientował się w sytuacji wytworzonej przez nieoczekiwanego gościa, napastnik zakneblował mu chustką usta, spętał ręce na plecach i powaliwszy na spód maszyny, zepchnął z pomostu na ziemię. Załatwiwszy się z tym w przeciągu kilku minut, zajął grot miejsce przy kotle swego poprzednika. Okrzyk triumfu rozpierał mu piersi. Był znów u steru. Pocisnął kurki, sieknął parą, zatoczył łyńcem korbę. Maszyna, jakby odczuwszy rękę mistrza, zadrżała, zaniosła się krzepkim, pożegnalnym gwizdem i ruszyła w szeroki świat. Grot szalał z upojenia. Wyszedłszy z labiryntu szyn, wpadł na główny, mknący prosto przed siebie jak strzała tor i runął w przestrzeń. Rozpoczął się niekrępowany niczym pęd, nieprzerywany przystankami, nudą postoi. Pociąg mijał piorunem jakieś stacje, przemykał jak demon mimo jakichś miast. Grot bez przerwy czerpał szuflą węgle, rzucał je w palenisko, sycił ogień, zgęszczał parę. Nie widział nic, nie myślał nic, upajał się tylko pędem. Zatracił rachubę czasu. Nie wiedział, jak długo trwa ta piekielna jazda, dzień czy tydzień. Maszyna rozpętała się. Wskazówka na manometrze szła wciąż w górę. Rozżarzony do czerwoności kocioł zionął skwar. Przepalał skórę, parzył dłonie. Nic to, jeszcze dalej, jeszcze prędzej. I tak pewnego czasu pojawił się na liniach kolei państwowych jakiś pociąg, nieobjęty powszechnie znanym rejestrem, nie wciągnięty w poczet kursujących parowozów. Słowem, intruz bez patentu i aprobaty. Nie zdolano nawet określić, do jakiej należał kategorii i z jakiej wyszedł fabryki, gdyż momentalnie krótki przeciąg czasu, przez jaki dawał się za każdym pojawieniem obserwować, uniemożliwiał jakąkolwiek w tym względzie orientację. W każdym razie, wnosząc z nieprawdopodobnej wprost chyżości, z jaką przesuwał się przed oczyma zdumionych widzów, musiał zajmować bardzo wysoki stopień w skali pojazdów. Był to pociąg co najmniej błyskawiczny. Lecz rzeczą najbardziej niepokojącą była jego nieobliczalność. Intruz pojawiał się to tu, to tam, nadchodził nagle ni stąd, ni zowąd, skądś z odległej przestrzeni kolejowej. Przelatywał z szatańskim szumem po torach i znikał w oddali. Dziś widziano go koło stacji M, nazajutrz wyłonił się gdzieś w czystym polu poza miastem W. W parę dni później przeszybował z osłupiającym tupotem koło budki dróżnika w okolicy przystanku G. Zrazu myślano, że szalony pociąg należy do istniejącego etatu i tylko opieszałość lub pomyłka urzędników ruchu nie zdolała dotąd stwierdzić jego tożsamości. Zaczęły się więc dochodzenia, sygnalizacje bez końca, wzajemne porozumienia się stacji, wszystko bez skutku. Intruz po prostu drwił sobie z wysiłków funkcjonariuszy, wynurzając się zwykle tam, gdzie go się najmniej spodziewano. Szczególnie przygnębiająco działała okoliczność, że nigdzie go nie można było przyłapać, nigdzie dopaść, ni zatrzymać. Urządzony kilkakrotnie w tym celu pościg na jednej z najwyborniejszych maszyn, uznanej w całym tego słowa znaczeniu za ostatni wyraz współczesnej techniki, zrobił ohydne fiasko. Niesamowity pociąg wziął rekord bez zająknienia. Wtedy zaczęła ludzi ogarniać przesądna obawa i glucha, tłumiona strachem wściekłość. Rzecz bowiem istotnie niesłychana.
Od lat szeregu kursowały wozy według wytkniętego z góry planu, który układano w dyrekcjach, zatwierdzano w ministeriach, realizowano w ruchu. Od lat wszystko można było obliczyć, mniej więcej przewidzieć. Aż tu nagle nieproszony gość wślizguje się na tory, psuje porządek, wywraca na nicę regulamin, wnosi w zgrany organizm nielad i roztrój. Całe szczęście, że dotąd natręt nie spowodował żadnej katastrofy. Był to w ogóle szczegół, który zastanawiał od samego początku. Zawsze jakaś przestrzeń, na której się wynurzał, była w danej chwili wolna. Szaleniec dotąd nie wywołał zderzenia. Lecz mogło to nastąpić lada dzień, tym bardziej, że zwolna zaczął zdradzać w tym kierunku pewną inklinację. Po jakimś czasie skonstatowano z przerażeniem w jego ruchach pewną dążność do wejścia w bliższy kontakt z regularnie kursującymi pociągami. O ile zrazu zdawał się unikać bliskiego ich sąsiedztwa, pojawiając się zawsze w znacznej odległości za lub przed, obecnie wyrastał na szynach po upływie coraz to krótszych odstępów czasu za plecami poprzedników. Raz już przemknął obok ekspresu w drodze do O, tydzień temu ledwo wyminął osobowy na przestrzeni między S a F, onegdaj cudem tylko skrzyżował się szczęśliwie z pośpiesznym z W. Drżeli naczelnicy stacji na wiadomość o tych wyjątkowych wyminięciach, które należało zawdzięczać li tylko podwójnej wstędze torów i przytomności maszynistów. Podobnie cudowne ocalenia zaczęły w ostatnich czasach zdarzać się coraz częściej, przy czym szanse szczęśliwego wyjścia ze spotkania widocznie malały z każdym dniem. Intruz z roli ściganego przeszedł w czynną, pchany jakby magnetycznym popędem do tego, co regularne i ujęte w normę. Zaczął grozić bezpośrednią destrukcją ustalonego porządku. Historia mogła skończyć się lada dzień tragicznie. To też kierownik ruchu w Chorsku od miesiąca wiódł życie nad wyraz przykre. W ciągłej obawie przed niepożądaną wizytą tajemniczego pociągu czuwał prawie bez przerwy, nie opuszczając dniem i nocą posterunku, któremu powierzono niespełna od roku w dowód uznania, jego energii i niezwykłej sprężystości. A placówka była ważna, bo na stacji w Chorsku przecinało się parę zasadniczych linii kolejowych i ogniskował ruch całej polaci kraju. Dziś, zwłaszcza wobec niebywałego napływu gości, praca w podobnie naprężonej sytuacji była wręcz uciążliwa. Zapadał powoli wieczór. Rozbłysły światła lamp elektrycznych rzucili potężne swe projekcje reflektory. W zielonych ogniach zwrotnic szyny poczęły lśnić ponuro-metalicznym połyskiem, giąć się zimnymi wstęgami żelaznych węży. Gdzieniegdzie w pomroce zapelgotał nikły kaganek konduktora, błysnął sygnał drużnika. W dali, hen-hen za dworcem, tam gdzie gasną już szmaragdowe oczy latarń, kreślił swe nocne znaki stacyjny semafor. Oto właśnie, wychodząc z poziomu, zatoczył kąt 45 stopni i ustawił się w linii ukośnej. Szedł pociąg osobowy z Brzeska. Słychać już zdyszany oddech lokomotywy, miarowy gruchot kul, już widać jasnożółte okulary na przedzie. Wtoczył się na stację. Z otwartych okien wychylają się złote loki dzieci, ciekawe twarze kobiet, powiewają przywitalne chusty. Ława czekających na peronie posuwa się gwałtownie ku wagonom, wyciągnięte ramiona dążą obustronnie ku spotkaniu. Naraz rozlegają się przeraźliwe gwizdy świstawek. Naczelnik stacji krzyczy coś ochrypłym, dzikim głosem. Tłum rzuca się zwartym naporem ku blaskom. Przerażone oczy instynktownie patrzą w prawo, gdzie służba wścieklymi wibracjami latarek usiłuje zawrócić jakiś pociąg, który całym rozpędem nadjeżdża z przeciwnej strony torem zajętym przez osobowy z Brzeska. Nadaremnie. Nieoczekiwany parowóz zbliża się z zawrotną szybkością. Olbrzymie zielone ślepia maszyny roztrącają ciemność upiornym spojrzeniem. Potężne tłoki obracają się z opętaną sprawnością. Z tysiąca piersi wyrywa się paniką nabrzmiały krzyk. To on, obłąkany pociąg, szaleniec. Kto żyw rzuca się na ziemię, przywiera do ziemi. Jakaś gigantyczna szara masa przelatuje nad pokotem ciał. Czuć wicher
szatańskiego przeciągu, wiejący z otwartych na przestrzał okien. Słychać lopot rozwianych szaleńczo żaluzji, znać widmowe twarze pasażerów. Wtem dzieje się coś dziwnego. Obłąkany pociąg, zamiast zdruzgotać dosięgniętego już towarzysza, przechodzi przezeń jak mgła. Przez chwilę widać, jak przesuwają się przez siebie dwie pierzeje wozów. Ocierają bezgłośnie ściany wagonów. Przenikają w paradoksalnej osmozie tryby i osie kół. Jeszcze chwila i intruz, przesiągłszy z błyskawiczną furią przez stały organizm pociągu, znika i rozwiewa się po drugiej stronie, gdzieś w polu. Ucichło. Na torze przed stacją stoi spokojnie nienaruszony osobowy z Brzeska. Wkoło cisza bez kresu, bez dna. Tylko odłąk tam w dali idzie zciszony poświerk pasikoników. Tylko po drutach tam w górze płynie mrukliwa gawęda telegrafu. I co? Piękne złudzenie. Widzieliście panowie? Tak. Rzeczywiście. Przypomniało mi to pewne zdarzenie z mojej służby. Prosimy. Niech pan opowie. Czemu nie? Historia niedługa. Można ją streścić w paru słowach. Zdarzyło się kiedyś, że zniknął pociąg. Aha. Jak to zniknął? Ulotnił się, czy jak? No nie. Zniknął to nie znaczy przestał istnieć. Zniknął, to znaczy nie ma go, pozornie dla oka ludzkiego. W rzeczywistości zaś gdzieś jest. A. Chociaż nie wiadomo, gdzie jest. Powiedziałbym, normalna rzecz. Otóż wręcz przeciwnie. A fenomen ten miał wywołać pewien naczelnik stacji, jakiś ogromny dziwak czy czarodziej, diabli go wiedzą. Sztuki dokonał przez szereg sygnałów, następujących po sobie w specjalnym porządku. Też nie dlatego, aby tego bardzo chciał. Trochę z wrodzonej smykałki, a trochę chyba z nudów. Wiecie, panowie, bawił się sygnałami, które zestawiał w najrozmaitszy sposób, zmieniając ich następstwo i jakość. Aż raz po wypuszczeniu 7 takich znaków, pociąg, zajeżdżający na jego stację, nagle w pełnym biegu uniósł się w górę, równolegle do toru. Wachnął się parę razy w powietrzu, po czym, przechyliwszy się pod kątem, zniknął i rozwiał w przestrzeni. Odtąd nikt więcej nie widział ani tego pociągu, ani ludzi, którzy nim jechali. Mówią, że pojawi się z powrotem, gdy ktoś nada te same sygnały, ale w porządku odwrotnym. Naczelnik ten niestety wkrótce po tym zdarzeniu zwariował i wszelkie próby wydobycia od niego prawdy spełzły na niczym. Obłąkaniec zabrał ze sobą klucz do tajemnicy. I chyba tylko jakiś przypadek zdarzy, że ktoś trafi na właściwy układ sygnałów i wywabi nieszczęsny pociąg z czwartego wymiaru na ziemię. To awantura jakich mało. A kiedy zaszło to zdarzenie? No, będzie już jakieś kilkadziesiąt lat. Ładny szmat czasu. W takim razie pasażerowie tego pociągu byliby w chwili obecnej o tyle lat starsi. Można sobie wyobrazić, co by to był za spektakl, gdyby tak dziś, jutro udało się jakiemuś szczęśliwcowi odnaleźć te tajemnicze sygnały i zdjąć 7 pieczęci czaru, co? Ni stąd, ni zowąd zaginiony pociąg nagle spada z nieba na ziemię i wysypuje z wagonów tłum ludzi wywodzących się z zupełnie innej epoki. Tak. Zapomniałeś o tym, że w czwartym wymiarze ludzie prawdopodobnie nie potrzebują się odżywiać i nie starzeją się. A tak, to racja, to racja. A w ogóle z sygnałami, moi panowie, zdarzają się różne dziwne rzeczy. No,
No, po takim wstępie można się spodziewać jeszcze jakiejś historii z pańskiej praktyki, panie naczelniku. Czemu nie? No więc prosimy. Otóż pewnego wieczora, było to już koło godziny 7:00, zaalarmowano stację Dąbrowa sygnałem wozy odbiegły. Młotek dzwonka oddał prawidłowo 4 po 4 uderzenia w odstępach 3 sekund. Zanim tamtejszy naczelnik zdołał zorientować się, skąd nadszedł sygnał, napłynął z przestrzeni nowy znak. Odezwały się 3 uderzenia na przemian z 2, dane 4-krotnie. Naczelnik zrozumiał. Znaczy to, że należy wszystkie pociągi zatrzymać. Najwidoczniej groziło jakieś niebezpieczeństwo. Wnosząc z pochyłości toru i kierunku silnego wiatru wiejącego z zachodu, oderwane wozy biegły naprzeciw pociągu osobowego, który właśnie odchodził ze stacji. Należało w tej sytuacji pociąg wstrzymać i cofnąć parę kilometrów w przeciwną stronę, jako też zabezpieczyć się od zbliżającego się niebezpieczeństwa. Naczelnik, młody, energiczny człowiek, wydał stosowne zarządzenia. Osobowy szczęśliwie zawrócono z drogi, a równocześnie wysłano ze stacji maszynę z ludźmi, których zadaniem było wstrzymać biegnące samopas wagony. Lokomotywa ostrożnie posuwała się w niebezpiecznym kierunku, rozświetlając sobie drogę 3 potężnymi reflektorami. Przed nią, w odległości 700 metrów, szło 2 drużników z zapalonymi pochodniami i tropiło uważnie linię. Lecz ku zdumieniu całego personelu, wozów odbiegłych nigdzie po drodze nie spotkano i po 2-godzinnej oględnej do ostatecznych granic jeździe maszyna zawinęła do najbliższej stacji Głaszów. Naczelnik przyjął ekspedycję z ogromnym zdziwieniem. Nikt tu nic nie wiedział o sygnałach. Przestrzeń była absolutnie pewna i żadne niebezpieczeństwo z tej strony nie zagrażało. Zbici z tropu funkcjonariusze wsiedli na maszynę i około 11:00 w nocy powrócili do Dąbrowy. Tymczasem tutaj zaniepokojenie jeszcze bardziej wzrosło. Oto dokładnie na 10 minut przed powrotem parowozu odezwały się znowu dzwonki sygnału, tym razem domagające się przysłania lokomotywy ratunkowej z robotnikami. Urzędnik ruchu był w rozpaczy. Zdenerwowany sygnałami płynącymi wciąż od strony Głaszowa, przemierzał niespokojnie peron, wychodził na linię, to znowu wracał bezradny do biura stacyjnego. Sytuacja stawała się istotnie bardzo przykra. Alarmowany co 15 minut naczelnik z Głaszowa odpowiadał zrazu z flegmą, że wszystko w porządku, ale potem zniecierpliwiony zaczął łajać kolegę od półgłówków i wariatów. A tu tymczasem sygnały szły za sygnałami, coraz natarczywiej dopraszając się roboczego wagonu ratunkowego. Czepiając się jak tonący ostatniej deski ratunku, zatelefonował naczelnik Dąbrowy w stronę przeciwną, do Zbąszynia, przypuszczając, nie wiadomo dlaczego, że stamtąd idzie alarm. Oczywiście odpowiedziano przecząco i tam wszystko szło wzorowym porządkiem. Naczelnik Dąbrowy dopuszczać już zaczął jak najgorsze myśli, które zwierzył w końcu swemu współpracownikowi. O, czy ja zwariowałem, czy tamci nie przy zdrowych zmysłach? Panie Sroka, czy słyszał pan te przeklęte dzwonki? Tak jest, panie naczelniku, słyszałem. No słyszałem. O, o, znowu. Kikaduk! Rzeczywiście, nieubłagane młotki tłukły ponownie o żelazne kresy. Wołały o pomoc robotników i lekarzy. Na zegarze mijała już wtedy 1:00 w nocy. Naczelnik dał wreszcie za wygraną. A co mnie to wszystko wreszcie do 100 piorunów obchodzi? Stąd wszystko w porządku, stamtąd wszystko na miejscu, więc czego chcesz do diabła ciężkiego? To jakiś błazen głaszowski figle z nami stroi i wywraca do góry nogami całą stację. Zrobię doniesienie i kwita. Nie przypuszczam, panie naczelniku, nie przypuszczam. Sprawa za poważna, aby ją ujmować z tego punktu widzenia. Raczej przyjąć trzeba jakąś omyłkę. Ładna omyłka. Czyż nie słyszałeś, kolega, co odpowiedzieli mi z obu stacji najbliższych?
Chyba niepodobna przypuścić jakiś przypadkowo zabłąkanych sygnałów z dalszych przystanków, o których by tamci nie wiedzieli. Jeśli dotarły do nas, musiały wpierw przejść przez ich rejon, więc... No, więc wniosek prosty, że pochodzą od jakiegoś dróżnika na przestrzeni między Dąbrową a Głaszowem. Od któregoś z budników, powiada pan? Tak. A może? Ale po co? Dlaczego nasi ludzie zbadali przecież całą linię krok za krokiem i nie znaleźli nic podejrzanego? No tak. A tego to ja już nie wiem. Wszystko, co należało do nas, istotnie zrobiliśmy. Przestrzeń, panie naczelniku, przeszukana dokładnie. Na linii nie ma ani śladu niebezpieczeństwa. Mogą to być fałszywe alarmy. Rzecz zresztą można zbadać później w porozumieniu z Głaszowem, a na razie możemy spać spokojnie i nie zważać na dzwonki. Spokój asystenta podziałał kojąco na naczelnika. Pożegnał kolegę i zamknął się na resztę nocy w biurze. Ale służba niełatwo przeszła nad tym do porządku. Ludzie skupili się na bloku koło zwrotniczego i coś szeptali między sobą tajemniczo. Od czasu do czasu, gdy ciszę nocną przerwał nowy podrzut dzwonka, pochylone ku sobie głowy kolejarzy zwracały się w stronę słupa sygnałowego i kilka par oczu z zabobonną trwogą śledziło ruchy kujących młotków. I tak grały sygnały aż do pierwszego brzasku. Lecz im bliżej było rana, tym dźwięki stawały się słabsze, w tym dłuższych odstępach czasu po sobie następowały. Aż zgłuchły bez echa przed świtem. Ludzie odetchnęli. Nazajutrz naczelnik zwrócił się do władz w Ostoi, zdając dokładny raport ze zdarzeń ubiegłej nocy. Nadeszła telegraficznie odpowiedź. Kazała czekać na przybycie specjalnej komisji, która miała zbadać sprawę gruntownie na miejscu. W ciągu dnia ruch odbywał się regularnie i wszystko miało przebieg normalny. Ale z uderzeniem godziny 7 wieczorem odezwały się znowu alarmujące sygnały. W tym samym, co wczoraj porządku. Charakterystyczne było stopniowanie znaków, w których każdy następny zdradzał wzmożenie się niebezpieczeństwa. A jednak rzecz wyglądała na drwiny lub głupi figiel. Naczelnik Dąbrowy wściekał się. Służba zachowywała różnie. Blokowy Zdun utrzymywał półgłosem, że diabeł siedzi w słupie sygnałowym i kłapie dzwonkiem na przekorę. W każdym razie nikt znaków nie tłumaczył na serio i na stacji nie poczyniono odpowiednich zarządzeń. O świcie jak poprzedniej nocy alarmowe sygnały ustały znowu. Nareszcie koło 10 doczekał się naczelnik przybycia zapowiedzianej komisji. Zaczęło się śledztwo. Sygnały, zdaniem nadinspektora, pochodziły z budki któregoś z dróżników na linii Dąbrowa-Głaszów. Według etatu było na tej przestrzeni 10 budników. Z tej liczby należało jednak wydzielić 8, którzy nie posiadali aparatów do nadawania sygnałów tego typu. Podejrzenie padło zatem na 2 pozostałych. Po 12 w południe, po sutym obiedzie u pana naczelnika, wyruszył z Dąbrowy specjalny pociąg z komisją śledczą. Po 30 minutach jazdy panowie inspektorzy wysiedli przed budką dróżnika Dziwoty. Był to jeden z podejrzanych. Biedny człeczyna, przerażony nadejściem nieoczekiwanych gości, zapomniał języka w gębie i na pytania odpowiadał jakby zbudzony z głębokiego uśpienia. Po przeszło godzinnym badaniu komisja doszła do przekonania, że Dziwota Bogu ducha winien i o niczym nie ma pojęcia. Komisja ruszyła więc, nie zwlekając, do kolejnego posądzonego dróżnika. W 40 minut byli na miejscu. Na spotkanie nie wybiegł jednak nikt. To zastanowiło. Posterunek wyglądał jakby wymarły. Żadnego śladu życia. Członkowie komisji
udali się stromymi schodkami na wzgórze, na którym znajdował się domek drużnika Jaźwy. U wejścia powitały przybyłych niezliczone roje zjadliwych, brzęczących much. Zapukano do drzwi z wnętrza. Nikt nie odpowiedział. Wyważono zamek. Z wnętrza uderzył okropny zaduch. Przy stole pod oknem siedział drużnik z głową spuszczoną na piersi, z ręką prawą opartą palcami na guziku aparatu sygnałowego. Obecny lekarz stwierdził śmierć zaszłą przynajmniej 10 dni temu. Przyczyny śmierci drużnika Jaźwy nie wykryto. Wypytywani o to chłopi z sąsiedniej wsi nie umieli dać żadnych wyjaśnień. 2 godziny później komisja wróciła do Ostoi. Naczelnik Dąbrowy miał tej nocy i następnych sen spokojny, niezakłócony sygnałami. Lecz czy uwierzycie, że w tydzień potem zaszła na linii Dąbrowa-Głaszów straszliwa katastrofa, w której zginął cały personel służbowy i kilkudziesięciu podróżnych.